Dzień dobry. Pokażę dzisiaj, jak przygotować pyszne, grillowane piersi z dodatkiem curry. Ja przygotuję je dzisiaj na patelni grillowej, ponieważ pogoda za oknem nie sprzyja ogrodowemu grillowaniu. A zatem to taki przedsmak prawdziwego grillowania. Do przygotowania tej pysznej potrawy wykorzystam dwa filety z piersi kurczaka. One są już oczyszczone, obmyte i osuszone. Podam nasze pyszne grillowane piersi na rukoli. Będzie potrzebna oliwa, świeżo zmielony czarny pieprz, sól, a także przyprawa curry. Wykorzystam również sok z cytryny. Zaczynam od przygotowania marynaty do mięsa. Najpierw odrobinkę przesiekam rozmaryn. Dzięki temu nasze mięso będzie cudownie pachniało. Do miseczki wlewam około łyżki oliwy. Wsypuję posiekany rozmaryn. Dodaję tak około łyżeczkę przyprawy curry i dwie szczypty soli. Odrobinę świeżo zmielonego pieprzu i troszeczkę soku z cytryny. Wszystko dokładnie wymieszam. Marynatę mam już gotową. Mięso nacieram marynatą. Robię to oczywiście po obydwu stronach i odstawiam w chłodne miejsce na 15 minut. Mięso zyskało przepięknego koloru. Rozgrzewam patelnię i przesmaruję delikatnie oliwą. Patelnia jest mocno rozgrzana i taka powinna być, jak chcemy, żeby nam się mięso dobrze ugrillowało. Wkładam mięso i będę smażyła, aż mięso stanie się białe. Oczywiście trudno podać dokładny czas, ponieważ różne mamy patelnie i różnej grubości mięso. Mięso mam już ładnie ugrillowane, a zatem zdejmuję z patelni i pozostawiam, żeby chwilkę odpoczęło. Moje danie jest już prawie gotowe. Wygląda przepięknie, cudownie pachnie. Jeszcze odrobinę oliwy z curry do dekoracji. I odrobina świeżo zmielonego czarnego pieprzu. I danie jest gotowe. Tak jak powiedziałam, wygląda pięknie, rewelacyjnie smakuje. Ma taki lekko orientalny smak, dzięki między innymi dlatego, że została dodana przyprawa curry. Przygotowanie tego dania łącznie z czasem marynowania to nieco ponad 20 minut, a zatem gorąco polecam i życzę smacznego.